Okej, mam nadzieję, że mnie słychać dobrze. Godzina 18 wybiła, także zaczynamy nasze drugie spotkanie. Dajcie mi proszę znać na samym początku, czy jest OK, czy dobrze mnie słychać. Czy widać slajd tytułowy, dzisiejsza data. No i temat oczywiście tego spotkania, czyli stosunek zysku do ryzyka w day tradingu, w takiej spekulacji jednosesyjnej, ja bym nawet powiedział w zagraniach scalpingowych, które Wam dzisiaj pokażę. Ostatnie moje trady, te udane, te nieudane, podsumujemy sobie głównie trading na walutach, ostatnio było dużo na DAX-ie, czyli na indeksach, dzisiaj na walutach. Dajcie znać, czy jest OK, czy mikrofon dobrze działa, czy mnie fajnie słyszycie. Widać, jest OK, słychać, wszystko OK, piszecie, są plusiki. Wszystko działa, dobrze, tradycyjnie dajemy minutkę, dwie spóźnialskim, możecie w międzyczasie napisać, skąd przybywacie do nas, skąd jesteście, czy byliście wczoraj na spotkaniu o 18:30, pamiętajcie, zawsze we wtorki robimy takie spotkania edukacyjne, to się nazywa Wielki Kurs Analizy Technicznej, przedstawiamy każdy układ harmoniczny krok po kroku, dokładnie wprowadzając w świat tradingu harmonicznego. Także też Wam polecam, bo zawsze dużo pytań dostaję, kiedy te spotkania webinarowe są. Wtorek mamy każdy wtorek 18:30, no i tutaj w środę o godzinie 18 już troszeczkę innego rodzaju spotkania, ale równie, mam nadzieję, ciekawe dla Was. Czy jest nagranie? Oczywiście nagranie będzie, spokojnie będę materiały wysyłał, pamiętam, to będzie albo jutrzejszy dzień, albo piątek, na pewno w tym tygodniu to wszystko otrzymacie. Okej, widzę, że są Gliwice z nami, Eindhoven, Londyn, okej, Gdańsk, Katowice, Lublin. No okej, widzę z całej Europy, ale nie tylko. Czy można prosić nagranie z danego dnia? Oczywiście napiszcie do mnie w tej sprawie na maila, Wam wszystkie materiały, wszystkie nagrania, to co zamieszczam na naszym kanale, też warto sobie na naszym kanale sprawdzać, bo te wszystkie materiały wideo przede wszystkim tam są wrzucane. Okej, dobrze, to co, chyba najwyższy czas zaczynać, prawda? Mam godzinę 18:03, myślę, że kto miał przyjść, to przyszedł, chociaż osoby widzę dołączają cały czas, także spokojnie, dosłownie 5 minut takiego wstępu, powtórka z tego, co było tydzień temu, no i omawiamy transakcje. To są spotkania bardzo konkretne, także dużo będzie takich elementów technicznych. No, mam nadzieję, że to Was interesuje. Dźwięk rwie, brak głosu, Tomek, piszesz? Dajcie znać, czy jest wszystko OK z dźwiękiem i z głosem. Jest OK, tak? Teraz jest OK. OK, to było jedynie chwilowe. Dobra, słuchajcie, zaczynamy. Mój trading w praktyce, czyli dużo konkretów, dużo przykładów rynkowych, tych nieudanych, tych udanych, ostatnie transakcje. No i temat przewodni dzisiejszego spotkania, stosunek zysku do ryzyka w ujęciu jednosesyjnym, w day tradingu, w scalpingu. No tutaj zostałem poproszony przez organizatorów, żeby odczytać to długie oświadczenie o ryzyku. Ja może przeczytam tę część, która tak naprawdę jest najważniejsza z punktu widzenia ochrony kapitału, a więc dźwignia finansowa może działać na naszą korzyść, jak i niekorzyść, przeciwko nam. Przed zdecydowaniem się na handel powinniśmy starannie rozważyć swoje cele handlowe, poziom doświadczenia, apetyt czy też awersję na ryzyko. Istnieje możliwość, że poniesiemy stratę całości lub części kapitału początkowego. Mam nadzieję, że jesteśmy wszyscy świadomi tego. Z tego powodu nie powinniśmy deponować środków na straty większych, których nie moglibyśmy sobie pozwolić na stratę. W razie wątpliwości należy zasięgnąć niezależnej porady. OK, tyle tytułem wstępu. Ten disclaimer o ryzyku należy podkreślać. Oczywiście tutaj nikogo nie zachęcamy ani nie namawiamy do tradingu. Ja pokazuję to w taki sposób najbardziej rzetelny, najbardziej prawidłowy, takie zdrowe podejście, jak to powinno wyglądać. Tak z głową robić to wszystko. OK, czego się nauczymy? Nauczymy się dzisiaj, czy może powtórzymy sobie pewne rzeczy, które były tydzień temu, czyli jaki jest średni czas trzymania pozycji, dlaczego w ogóle pojęcie czasu na forexie w tradingu jest tak ważne. Na konkretnych przykładach oczywiście pokażę Wam dzisiejsze trady, jak myślałem, jakie scenariusze zakładałem na walutach, bo rozgrywałem euro, dolara, euro, jena i funta. Zrozumiem, dlaczego prawidłowa reakcja ceny, i tutaj słowo reakcja jest bardzo ważne, na proste mierzenia, naprawdę proste schematy, one są skuteczne, jeden z tych schematów już znacie, bo był tydzień temu, dzisiaj sobie go powtórzymy i dołożymy kolejną rzecz. Poznamy podejście rynkowe zawodowych traderów, ja bym powiedział sposób myślenia i podejście zawodowców, no i oczywiście coś tam wam pokażę, tak? Czegoś Was nauczę, takiego bardzo praktycznego motywu, fajnie działa na walutach. Tym razem na walutach znajdziecie takie motywy na wykresach bardzo
Często. No, bardzo często, ja bym powiedział kilka razy w ciągu tygodnia, to i tak jest wystarczająco, żeby to wykorzystać. Ok, ważna zasada. Słuchajcie, na samym początku zawsze wolę to powiedzieć. Widzę już prawie 150 osób, jest na czacie z nami. Dyskutujcie z nami, ze mną. Pytajcie, jeżeli macie jakieś pytania techniczne czy jakieś inne, proszę je zadawać na czacie, ok? Bo też mi się wtedy łatwiej prowadzi. Ja mam tutaj dwa monitory zawsze, także na jednym jest czat, na drugiej jest prezentacja i wykresy, także ja zerkam na to, co piszecie, staram się na bieżąco to wszystko komentować, omawiać czy też powtarzać, tak żeby było jak najbardziej dla Was zrozumiałe. Ok, mam nadzieję, że ten głos jest, bo tutaj jeszcze widzę, Matik napisałeś, że nie było, teraz widzę, że jest ok. Dochodzą cały czas nowe osoby, witacie się ze mną, fajnie. Fajnie, 150 osób już mamy, jedziemy w takim razie. Przewaga wejścia agresywnego w pozycję, agresywnego, aktywnego, ja bym powiedział, że te pierwsze testy, czyli pierwsze ataki na dany poziom z punktu widzenia tradera są najważniejsze, czy się z tym zgadzacie, czy nie. Czyli moment pierwszego zaksięgowania poziomu FIBO na przykład. Z punktu widzenia day tradera, nie mówię z punktu widzenia z inwestora średnioterminowego, który ma, nie wiem, kilkanaście godzin na decyzję. Jeżeli ja jestem day traderem, czy inwestorem jednosesyjnym, to tak naprawdę ten pierwszy test jest ważny dla mnie, czy nie? Jeżeli mówimy o scalpingu, o day tradingu, o takim, wiecie, aktywnym, nawet bym powiedział agresywnym momentami, taki styl, prawda? Jest mega ważny. Tak, ja bym powiedział, że jest najważniejszy. Dlaczego? Nie zawsze on daje moment do wejścia. Nie, bardzo często daje mi tak naprawdę informacje. Jeżeli ja już widzę informację, że jest ta reakcja, że rynek się odbija od danego poziomu, to dla mnie tak naprawdę to już jest też bardzo ważne w kontekście wejścia. Niekiedy to wejście następuje od razu, niekiedy ja to wejście będę sobie rozbijał czy budżetował pozycję. Za chwilkę Wam dokładnie to pokażę na dzisiejszych tradach. To, że zagrania są z reguły stosunkowo krótkie w czasie, to mam nadzieję, że sobie zdajecie z tego sprawę, krótkie w czasie. I to jest pytanie do Was, bo to jest też fajne, że każdy tam pojęcie czasu ma troszeczkę inne, prawda? Jeżeli ja mam na myśli, że pozycje czy trady są stosunkowo krótkie w czasie, to znaczy, że dla Was jaki to jest czas trwania pozycji? Czy to jest kilka minut, czy to jest może kilkanaście minut, czy może to jest 35 minut, czy może 2 godziny? Napiszcie mi proszę, co macie na myśli, jeżeli mówimy tutaj o krótkim czasie trzymania tradu. Okej, zobaczcie, bardzo duże są różnice w Waszym podejściu, ale to dobrze, bo każdy ma swoją definicję. 5 minut, 15 do 30, max 30 minuty, od pół godziny do 2 godzin. Kamil, tutaj piszesz do godziny. Ja bym powiedział tak bardzo bezpiecznie, to jest około 30-40 minut najczęściej, czyli jeżeli tutaj, czy minut, nie godzin oczywiście, tylko minut, czyli do jednej godziny. Tak, jeżeli chodzi o skalp, wiadomo, bardzo, bardzo trudno to wyrazić, bo niekiedy to jest kilka minut, niekiedy jest to kilkanaście sekund, tak, kilkanaście sekund, jeżeli jest na dobrej zmienności, także można to wykorzystać w miarę bardzo szybko, także tutaj na takim agresywnym skalpie to też trochę inaczej wygląda, natomiast moje pozycje i to, co ja tutaj omawiam, czy będę omawiał, to są zagrania właśnie na kilkanaście, kilkadziesiąt minut, także chciałbym, żebyście po prostu to wiedzieli. Ok, dzisiaj daję info na naszej grupie na fejsie. W ogóle dajcie mi znać, czy jesteście. Crypto Trading, analiza techniczna. To jest nasza grupa tematyczna. Tak sama nazwa mówi, zajmujemy się tradingiem, czyli komentujemy sesję, omawiamy, wrzucamy nasze screeny. Na Facebooku grupa ma już prawie 8 tysięcy członków, także fajnie się rozrasta przez te kilka miesięcy ostatnich. Pewnie niedługo dyszkę zobaczymy, mam nadzieję. Bardzo fajne wypowiedzi są merytoryczne. Zero hejtu jest, także tutaj osoby i początkujące coś znajdą dla siebie, średnio zaawansowane się udzielają, ci z większym doświadczeniem też tutaj prowadzą te osoby, także o kto jest, myślę, że sama atmosfera i sposób tutaj wypowiadania się jest na całkiem niezłym poziomie. Jesteście? Jesteście, okej, widzę Maciej, z nami jest Dominika, Sebastian, fajnie. Na fejsie, jak jesteście, Crypto Trading, analiza techniczna, tam nas znajdziecie, ja tam na co dzień z Wami jestem, wrzucam moje analizy, troszeczkę tam rozmawiam, wrzucam to, co rozgrywam i tak dalej, także generalnie dosyć aktywnie się udzielam. Dzisiaj daję informację o tym, że rozgrywam euro-dolara, a także euro-jena. No jaka jest pozycja, no to oczywiście tutaj jest również krótkie pozycje, na jakim gram interwale, tutaj zostawiłem odpowiedź na te pytania właśnie na dzisiejsze spotkanie. Ok, interwał 4-godzinowy, euro-dolar, bo tak jak mówię, dzisiaj były pozycje na ETK-u, na EIK-u i na kablu,
I pierwsze takie moje pytanie do Was, czy znacie ten motyw zagrania na knocie? Czyli tworzy się świeca na interwale H1 albo na H4, ale Wy otrzyma wyobraźni, tak jakby zdajecie sobie sprawę, że z tej świecy, która się tworzy, może powstać spadająca gwiazda. Czy próbowaliście może kiedykolwiek wykorzystywać takie lub inne, ale podobne podejście, czyli grać na tej tworzącej się świecy? Oczywiście tutaj mówię o na interwale większym, bo na interwale M1, M5 wiadomo, to niebo ona się za chwilę zamknie, ale na jedynce, na H4 to jest dosyć ważne. Tak, żeby jakby mieć świadomość tego, że ta świeca, która się tworzy, ona może mieć określony kształt. Czyli tak jakby troszeczkę byśmy wyprzedzali nasze myślenie i to, jak się ta świeca zakończy, nie? Kto ma takie doświadczenia? Kto może próbował coś takiego robić na wyższym interwale? No to jest taki typ zagrania, który rzadko pokazuję. Nie wiem w sumie, czy go pokazywałem kiedyś, czy tak dokładnie omawiałem. Uważam, że teraz jest dobry moment na to, żeby to dokładnie tak od strony technicznej Wam przedstawić. Czyli trochę prognozuję, Krzysztof pisze. Troszeczkę, może nie tyle prognozuję, bo jak wiesz, nie lubię tego słowa za bardzo, ale spodziewam się, czy zdaję sobie sprawę z tego, jaka ta świeca może być po tej godzinie, czy po tych kilku godzinach, nie? To pomaga, to pomaga. No i tutaj już Wam pokazuję dokładnie, dlaczego te zagrania były i dlaczego jest ich tyle, a nie na przykład jedno, no bo jak sama nazwa mówi scalping, to znaczy dla mnie takim synonimem scalpingu jest duża liczba pozycji, oczywiście nie kilkanaście od razu, ale spokojnie 2, 3, 4 pozycje na jednej parze walutowej. No to jest taka norma, tak? Motyw często się pojawia na wyższych świecach, to bym chciał, żebyście sobie z tego spotkania zapamiętali, czyli H1, H4. Oczywiście, jeżeli tutaj by nie było nie tyle formacji, co poziomu Fibonacciego, to jak myślicie, na podstawie samej świecy jestem w stanie wchodzić w pozycję, jestem w stanie takie trade wykonać? Nie ma opcji, dokładnie, także mam nadzieję, że to rozumiecie, czyli jeżeli mamy świecę i już próbujemy tego zagrania, to tylko i wyłącznie w dobrym otoczeniu. To otoczenie oczywiście nam pokazuje dany poziom FIBO, tutaj się wszystko rozgrywało na 61,8, czyli widzimy, że w przypadku nie było, to jest no, na tyle mocny poziom, że o niego będzie walka, tak? Zresztą zobaczcie, z jak dużą precyzją jednak te kilka godzin wcześniej odjechał, tutaj był całkiem przyjemny ruch, no i był powrót na zasadzie retestu, to jest motyw, który znacie, po prostu poziom atakuje jeszcze raz. Ja widzę Wasze pytania, także bardzo proszę się tutaj nie martwić, że nie widać Waszych pytań. Widać, chyba Wy nie widzicie między sobą tych pytań, ale wydaje mi się, że nie musimy tutaj rozmawiać na czacie, bo możecie mi zadawać śmiało pytania. Ja tutaj widzę Wasze komentarze. Okej, no i tu mamy taki motyw, który był omawiany dokładnie tydzień temu na tym spotkaniu. Euro-dolar, H1, on był fajnie widoczny, akurat go brałem M15, M30, bo też było dosyć dobrze to widać. Pytanie, co takiego tutaj wykorzystałem? Ja wykorzystałem pewnego rodzaju prawidłowość. Teraz pytanie, jaką? Pewnego rodzaju, słuchajcie, taki motyw. To jest też taka pułapka, często się gdzieś tam na nią... Może nabieraliśmy, ja się kiedyś nabierałem, to muszę się przyznać, że na tym wybiciu, bo tutaj chodzi o to fałszywe wybicie, tak zwany motyw europejski, bo on występuje najczęściej w godzinach dopołudniowych, czyli 8, 9, 10 polskiego czasu. Fajnie Jadwiga napisać false breakout, dokładnie to miałem na myśli, czy też, poczekajmy aż przejedzie, czy też fałszywe wybicie. No i to fałszywe wybicie w kontekście FIBO pięknie działa. Naprawdę, jeżeli mam 50, czy tak jak tutaj 61,8, to znaczy, że ja taką akcję będę brał, czy na euro-dolarze, czy też euro-jen, czy funt do dolara. To jest generalnie bardzo fajny pomysł właśnie, żeby zagrać na tym knocie, tak? Zobaczcie, co się dzieje. No muszę zejść oczywiście M5, M15, czyli niski interwał czasowy, no bo inaczej się tego nie da rozegrać, a na H1 raczej nie poszaleje. Muszę widzieć sam moment wybicia, prawda? Okej. Czy pamiętamy o motywie europejskim? Dajcie mi tylko znać na czacie, tak lub nie, czy znasz motyw europejski, czy kojarzysz to fałszywe wybicie w godzinach porannych, tak lub nie, szybciutko, bo wiecie, też jeżeli są z nami osoby, które nie wiedzą, będę widział, że dużo jest na N, no to szybko go przedstawię, tak, ale jeżeli wszyscy będą wiedzieli, o co chodzi, no to lecimy dalej. No słuchajcie, dużo jest osób, które nie kojarzą. Dobra, przypomnijmy sobie szybko. Motyw europejski, najprościej
to wytłumaczyć i pokazać, można na tym slajdzie właśnie, tak? Co to znaczy? Widzisz jakiś historyczny opór, no widzisz ten szczyt, on był nie tak dawno, bo w dniu wczorajszym, najczęściej to jest poprzednia sesja, czyli maksimum poprzedniej albo sesji dwa dni wstecz, ja nie patrzę nic więcej, tak naprawdę niż dwie, trzy sesje wstecz. I to, o co chodzi? No musi być naruszenie tego motywu, czyli wybicie, tak jak sama nazwa mówi, breakout, nie? Czyli wybicie, wystrzał i bardzo szybki powrót. To wszystko bardzo fajnie działa w kontekście FIBO. Czyli jeżeli mam 61, 50, to są akurat takie dobre poziomy na euro-dolara, gdzie ten motyw zadziała, to sam moment wybicia i potem zejścia w dół bardzo często następuje. Także tutaj jakby warunkiem tego motywu jest odpowiednia godzina, odpowiedni czas, dlatego o tym wspomniałem na początku, że ten czas i reakcji, i potencjalnego odbicia jest bardzo, bardzo istotny. No okej, tutaj mieliśmy wybicie, mieliśmy zajmowanie pozycji już, jak ta świeca, zobaczcie, ona się zakończyła i tutaj też wam zadam pytanie, ta świeca, ta biała, bo ja wchodziłem po tej świecy, czyli na następnej, dlaczego uznałem, że po tej świecy będzie odwrót? Przyjrzyjcie się na kształt, zwróćcie uwagę, z czym ona wam się kojarzy, to jest ta M15. Nie, 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 mówimy nie o tej następnej, tylko o tej białej, z tym dużym korpusem. I tutaj już samo słowo duży korpus, myślę, że dosyć mocną wskazówką jest, tak? Ja to akurat nazywam w taki specyficzny sposób, aczkolwiek jakkolwiek byśmy sobie tego nie nazwali, to nie ma znaczenia. Po prostu ten motyw występuje i to jest sztuczny ruch. Tak, markowanie, sztuczny popyt, tu mi podpowiadacie bardzo dobrze. Maru Bozu w takim kontekście to jest chwilowy wyjazd ceny. Ja to nazywam pojedynczy ruch, wystrzał dla... Mam świadomość tego, że za chwilę cała ta świeca będzie zamknięta no, z dosyć dużą nawiązką. Zobaczcie, co się stało. Kolejna świeca i dwie następne zamykają w całości i robią ruch dwa razy większy, prawda? Także jeżeli mamy już świadomość tego, że na rynku fajnie ten motyw działa, tutaj przypominam w kontekście FIBO, spokojnie możemy próbować taką świecę domykać, nie? To jest tak zwane zamknięcie, tak jak jest zagranie na domknięcie luki, może być zagranie na domknięcie świecy wybijającej, czy też takiej świecy markującej. Okej. Dobra, do tego momentu jest jasne, nie? Wszystko? Dajcie znać. Czy do tego momentu, ten moment wyjścia, cofnięcia, jakby sam pomysł, nie? Sam koncept. Jakiego ruchu się spodziewać? Właśnie. Fajne pytanie, bo do tego już przechodzimy. Jeżeli mam świadomość, że to jest zagranie M5, M15, to czy dobrym pomysłem byłoby targetowanie z tego miejsca, nie wiem, na przykład do ostatniego dołka, do czegoś takiego. Do tutaj powiedzmy widzę jakieś wsparcie, mówię, no pewnie spadną dosyć mocno. Czy to jest dobry pomysł? No musimy wiedzieć, słuchajcie, dobry czy niedobry. No pomysł może, znaczy fajnie by było, tak, ale rynek zazwyczaj robi takie zasięgi w tego typu zagraniach, zdecydowanie mniejsze, tak, bo ja mówię, jeżeli gram na M5, M15, to znaczy, że ja mam jakby pomysł na ruch też z M5, M15. To nie będzie na pewno celowanie, nie wiem, 100 pipsów, tylko w 15, 20, może 30, tak jak tutaj Jakub piszesz. Dokładnie. Przechodzę już na interwał M5. Pozycji było, jak widzicie, chyba 3 albo 4. Zobaczcie, przypomnijmy sobie. Jedna, druga, trzecia, tak, i czwarta była w grze. Zobaczcie, no tutaj pierwsze, potem szybko dokładam, znowu dokładam, zobaczcie, trzecia pozycja w momencie, jeżeli mam ten poziom ponownie zakrywany. Zobaczcie, tu był ten moment wybijający, tu była już pierwsza świeca markująca, tu kolejna, to są te białe, więc mówię ok, tu się coś do tego przymierzamy. Jest świeca, która nam zakrywa, czyli zakrywa cały ten ruch sztucznego popytu, tej białej świecy. No okej, ja zdecydowałem się dołożyć pozycję, widzę rynek dalej, spada w dół, dokładam trzecią pozycję, no i tutaj na sztywno targetuję. No i teraz pytanie, dlaczego tutaj był target, tak? Target, znak zapytania, chciałbym, żebyście mi odpowiedzieli, za chwilę się przełączymy na platformę, także dokładnie wam to pokażę. To był taki pierwszy, ta pozycja w sumie była najbardziej udana, najlepszy zysk z tego wycisnąłem, praktycznie cała, no może nie cała, ale większość, zdecydowała na większość ruchu. Miałem jakieś, no może nie tyle wizję, nie, ale miałem poważny argument za tym, czy mocny, że tam stoi mocny poziom, nie. Przełączmy sobie może już wykresy.
na platformę. Ok, ja czytam tutaj wasze odpowiedzi. My jakieś formacje świecowe? Nie, akurat formacja świecowa tutaj była drugorzędna. Na interwale M15 już to mamy, już wam to pokazuję, to była M5. Tutaj dajcie znać, czy tło białe chcecie, czy czarne, które tło lepsze. Ja może od razu tutaj siatkę wyrzucę, bo ja akurat bardzo siatki nie lubię. Białe czy czarne? Co jest dla was ok? Białe, tak? Dobra. Przyzwyczailiśmy się wszyscy chyba do tego białego, prawda? Zobaczmy. Ok, mam nadzieję, że o, to chyba od razu lepiej. Dobra. Tutaj mamy ten motyw, zobaczmy, to jest 15, swoją drogą motyw amerykański, też pięknie zadziałał. O motywie amerykańskim może sobie powiemy za tydzień, o, w sumie to jest dobry pomysł, tak, bo tam też są fajne pułapki, na które nie chciałbym, żebyście się dawali nabrać po prostu. Zobaczcie, tutaj mamy ten poziom, ja tylko sobie powiększę wykresy, pokażę wam coś takiego i zaznaczę to strzałkami. Ja chciałbym, żebyście to precyzyjnie w tym momencie nazwali. Co takiego, z czym wam to się kojarzy, tak na zasadzie pierwszego skojarzenia? I okej, okay, ZZB, jasne. I pytanie już takie na zasadzie, żeby każdy sobie sam odpowiedział, czy taki poziom na niskim interwale, jeżeli byście widzieli samodzielnie, czy jesteście w stanie odczytać pewne informacje, tak, powiedzmy 5, 15. Tak? Każdy by wiedział, bo pytanie się sprowadza do tego, czy każdy by wiedział, co należy robić albo jak należy myśleć, nie? Bo to jest już taki sposób myślenia. No, jeżeli zobaczcie, wcześniej ja widzę, że cena ten poziom łapie, bo wszyscy widzimy, że poziom 23,64 był łapany. Był moment wybicia, ja wam nawet to zaznaczę. Jest piękny moment wybicia. Niech to będzie kolor niebieski. I co takiego widzimy? No, widzimy ruch, który akurat ja bardzo lubię, czyli ruch powrotny, prawda? Opór staje się wsparciem. Bardzo fajnie tutaj napisaliście, tak jest, o to mi chodziło. Zobaczcie, co się dzieje dalej. Mamy ten motyw europejski, czyli to jest ten już moment wybicia. Ja tutaj zajmuję trzy pozycje krótkie, tak? No i teraz zobaczcie. Po drodze będę widział, też to narysuję może elipsą, żeby wszyscy dokładnie zrozumieli, co ja takiego mam na myśli, dlaczego to jest takie ważne. O, i widzę po drodze, że powiedzmy z tego miejsca, tutaj zaznaczmy sobie strzałka, cena po prawej stronie. O, mam nadzieję, że teraz każdy cenę zobaczy. I teraz widzę, że po drodze tutaj za 20 pipsów znajduje się ten poziom. Ten poziom, który był wcześniej testowany, czyli mowa 1,2364, no i pojawia się kolejne ważne pytanie, nawet tutaj to pytanie padło, gdzie zatargetować, czyli z tego miejsca sprzedaję po 1,2384, no i teraz pytanie, gdzie ja mam pozycję zamknąć, czy może trzymać do tego dołka z 10, no fajnie by było, bo bym zgarnął 60 pipsów, tak? Ale zobaczcie, po drodze mam ZZB. Czy ja mogę liczyć, że z tego miejsca 1,2384 ZZB pęknie i zostanie wybite dołem? Czy to jest takie poprawne myślenie, ta idea? Bo też na to ostatnie takie pytanie ktoś mi na Facebooku zadał, że a ja myślałem, że ten poziom wsparcia nie zadziała. Czy ja mogę uznać, że taki sposób myślenia jest poprawny? Absolutnie, absolutnie. Pamiętajmy, rynek nie ma pojęcia o naszym istnieniu, tak? Że to, że my sobie coś wymyśliliśmy, oczywiście to jest też taka pułapka umysłu, bo mamy pozycję i chcielibyśmy, ale pamiętajcie, to jest jedynie myślenie życzeniowe, prawda? Tutaj widzę ZZB, ja już się tego oduczyłem, mam nadzieję, że wy również widzicie pewien poziom, po prostu należy go respektować. No tak, Jakubie, tutaj dodać bardzo ważną informację, bo Jakub napisał, że przy czwartym podejściu można by tak liczyć, no przy czwartym tak, ale tutaj to nie jest czwarte podejście, ja widziałem, że dopiero ten poziom tutaj został odrzucony, niech się od niego odbił, no i to będzie kolejny test. Ale to nie był Jakubie czwarty test, więc jeżeli by to był czwarty, można by po cichu na to liczyć. Tutaj jakby ktoś liczył na to, że rąbnie w dół cena, że przebijemy mocno, no to nie, to jest myślenie życzeniowe, tak? Ja zresztą zobaczcie, pozycję zatargetowałem, bo to wszystko jest udokumentowane. Ta jedna była bardzo fajna, druga był mniejszy skalp, trzecia też do końca zadowolony nie jestem, bo tutaj, tutaj pozycja była też zamknięta tam na symbolicznym plusie i przymierzam się do odebrania pozycji krótkich na 61
i 8. I teraz pytanie do Was, czy ten pomysł, żeby tutaj 23,74, generalnie te okolice, czy to jest dobry pomysł na to, że w momencie jak cena mi skoryguje, żebym ja próbował sobie jeszcze jakieś skalpy na tym 61, nawet tu widzimy dwukrotny klaster, żeby zająć krótkie pozycje. Jak sądzicie? Jeżeli mówimy o skalpingu, pamiętajcie, mam na myśli relatywnie dużą liczbę transakcji. Czy to nie jest na zasadzie jedna pozycja dziennie, dziękuję, ja jestem skalperem? No nie. Tu Wam pokazuję, wiecie, takie myślenie. Aktywny handel. Czy to jest dobry pomysł? Oczywiście, tak? Te pozycje, zresztą zobaczcie, co się stało, bo ja celowo zrobiłem screena wcześniej, nie widząc wykresu. Zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie. Widzimy to? Wszyscy to widzą? 61,8. Widzimy, gdzie cena się zatrzymała? Dajcie znać, bo chciałbym, żebyście dokładnie te szczegóły wszystko wyłapali, nie? Okej, widzicie. Zobaczcie z jaką precyzją, zobaczcie z jak dużym wyprzedzeniem. Ja to się przygotowywałem do tego, tak? Miałem troszeczkę czasu, bo cena była poniżej 50, a mnie nie interesowała 50. Ja tutaj zwracam uwagę, strzałkę dałem. Jest 61,8, mówię OK, można pozycję odebrać. Zobaczcie, co się dzieje, tak? Cena dochodzi, odbijamy znowu 15 pipsów. I tutaj kolejna rzecz, to skalperom się przyda, czy też aktywnym daytraderom. Jeżeli widzimy, dajcie znać, czy kolor, jaki zaznaczam, nie jest za jasny troszeczkę, to jest taki niebieski, a może go przyciemnię, sorry. Jest OK, czy dać mocniejszy? Może dam trochę jakie mocniejsze zabarwienie, o. Taki fioletowy chyba będzie ładnie widoczny. No, już nie będę zmieniał. Ten fioletowy mam nadzieję, że jest OK. Dobra, mam nadzieję, że to widać. Zobaczcie, jeżeli liczę na odbicie od 61,8, zobaczcie, sytuacja jest ta sama. Ja nie mogę liczyć na to, że cena nagle mi spadnie, nie wiem, 50 pipsów w dół. Najczęściej, jeżeli ja zobaczyłem dołek na sesji europejskiej, to ja będę targetował do tego dołka. Jeżeli zobaczyłbym szczyt, targetowałbym do szczytu. Czy rozumiecie to moje myślenie? Czyli jakby wchodząc w 61,8, ja z góry wiem, jaki ruch mnie interesuje. Tak, żeby on był jak najbardziej logiczny, jak najbardziej realny. Czy to jest jasne dla wszystkich? Dajcie mi proszę znać. Jasne, ok. Bo wiecie, ja tutaj staram się Wam przedstawić na tych spotkaniach taki jakby sposób myślenia, tak jeżeli zobaczycie taką sytuację jutro, pojutrze, za tydzień na rynku i będziecie sami, żebyście mogli sobie skojarzyć, nie? I rozegrać ją na podobnym motywie. Okej, okay, kolejna rzecz, słuchajcie, bo tutaj też mnie kolejna pozycja, tym razem już euro-jen. No, pozycji było dużo, bo miałem krótką, miałem długą pozycję. A no, ciekawy jestem, czy to wypatrzycie, bo układ wcale taki łatwy nie był. A, dobrze, pierwsza pozycja krótka, myślę, że była relatywnie prosta. To jest oczywiście zagranie na krótko, czyli short. Mamy odbicie na trzecim teście i tu jest, słuchajcie, bardzo ważne pytanie do Was. Dlaczego zdecydowałem się zajmować krótkie pozycje, pomimo tego, że to był już trzeci test oporu? To jest transakcja, to jest dzień dzisiejszy. Pytanie jest troszeczkę troszkę podchwytliwe. Można skojarzyć z tym, co było przed chwilą. Tutaj takie najtrudniejsze chyba jakby jest to, że to był trzeci test, nie? Okej, widzę, że niektórzy też to zajmowali. Tutaj napisały, że widziałeś to w pracy. Czy były dane? Nie. Tutaj nie dopuszczamy trzy testy. Oczywiście Mariuszu, tak? Ja bym tutaj dołożył, jeszcze sobie życie, wiesz, ułatwił. Spójrzcie na euro-dolara. Miałem krótkie pozycje. Jeżeli rozgrywam na skalpie, a na skalpie już Wam mówię, jakie pary rozgrywam, bo nie rozgrywam wszystkiego, co się rusza, tylko maksymalnie 2-3 pary, bo więcej no, nie da rady. Euro dolar, euro jen i no często jest to też GBP USD. I teraz ważne pytanie. Jeżeli ja rozgrywam euro dolara, czy to jest ten przykład? Widzę motyw, tak? Są motywy do wejścia w pozycję, są duże przesłanki, że zarobię. To czy euro jen w tym samym czasie jest duża szansa, że pójdzie za euro dolarem? Tak czy nie? Czy tutaj dodatnia korelacja między tymi parami, między euro dolarem, euro jenem, czy ona mi pomaga? Czy mi przeszkadza? Jak sądzicie? Oczywiście, że pomaga. Wielki plus, tak. Jeżeli, i tutaj ważna rzecz, kolejny szczegół, ale istotny, jeżeli miałbym ten trzeci test,
a na euro dolarze bym nie miał pozycji lub nic bym nie widział, to ja trzeciego testu jeszcze nie wiem, ale raczej bym nie wziął. Bo wiecie, ja uwielbiam zagrania na retesty, to o czym mówię, to co wam pokazuję, jest ponowny test, podwójny dołek, podwójny szczyt, uwielbiam, ponowny test FIBO, uwielbiam, tak? Potrójny test? Niekoniecznie. Tutaj już miałem pozycję na euro, zarabiałem i miałem 3 czy 4 pozycje, 4 chyba, tam jedna taka średnio udana i tam już mi to fajnie działało. I tutaj widzę, że jest okazja na odbicie na euro-jenie. Czy mi pomoże euro-dolar, który tam już zarabia? Pomoże. Oczywiście, że tak. Także mam nadzieję, że jakby tutaj ten sposób też rozegrania tego eurojena jest jasny dla was. Dajcie znać, czy rozumiecie. Znowu, mój sposób myślenia. Podejście do tematu, tak? Kumacie to? Jest ok. Dobra. Ok, czyli tę pozycję rozumiemy. Kolejna rzecz. Tutaj widzimy, że jest długa pozycja. No i to jest pytanie, słuchajcie, za 100 punktów. Na co było wejście i czy to wejście widzicie? No to jest dosyć ciężki układ, bo to było zaznaczone M5-M15. No na razie nie będę wam podpowiadał, może ktoś to wychwyci. Mała podpowiedź, no może malutka podpowiedź, że można skorzystać z innego narzędzia FIBO, czyli nie poziomy, tylko to drugie. Jak się nazywa to drugie narzędzie FIBO, z którego tak lubimy korzystać i daje nam takie fajne setupy, takie fajne informacje. No oczywiście chodzi o 1:1, czy tak jak piszecie zasięgi, czy też AB równa się CD, piszecie dokładnie. No i kolejna rzecz. Czy widzicie tutaj to szerokie ABCD? Ono nie jest takie łatwe, ono jest na cały ekran, dlatego bym powiedział, że to jest chyba przez to, że jest tak rozciągnięte w czasie, jest chyba najtrudniejsze, nie? Żeby to objąć wzrokiem, logicznie poukładać, pomierzyć i jeszcze rozegrać, nie? Czy widzicie tutaj ten szeroki układ 1:1? Tak szczerze, dobra? Bo wiecie, nie chcę, żebyście mi tutaj pisali, że widzicie, a tak naprawdę sami byście tego nie zaznaczyli, nie? Przyjrzyjcie się, za chwilkę sobie to pomierzymy. No, układ jest ciężki, ale celowo wam to pokazuję. A jest do rozegrania, zobaczcie. Fala CD jest mocno wydłużona, zobaczcie. AB, BC i CD. Czy mamy równość fal? No na oko widać, że jest. Za chwilę przejdziemy na wykresy, to rozegramy, czy to może nie rozegramy, ale omówimy. Wejście było delikatnie spóźnione, od razu mówię, z racji tego, że ja tam miałem pozycje krótkie miałem na euro-dolarze, więc to też no, trzeba równolegle rozegrać wtedy i euro-dolara, i euro-jena, więc niekiedy mogą być trade'y spóźnione. Ten trade delikatnie był spóźniony, aczkolwiek uznałem, że i tak jest bardzo blisko tego mierzenia FS100, więc wskoczyłem w pozycję. Ok, tutaj mamy na samym szczycie punkt A, punkt B i przechodzimy już do platformy Tickmill. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Ok, w ogóle dajcie znać, bo rozmawialiśmy o tej platformie tydzień temu. Czy testowaliście może platformę Tickmill? Jakieś demo sobie pobraliście albo rachunek? Dajcie znać, czy te linki, które wam wysyłam, czy one dochodzą. To jest też taka, testujecie, tak, ja ich też testuję. Dosyć dobrze wyglądają. Za chwilkę wam mogę kilka słów o nich powiedzieć. Są dosyć dużą grupą kapitałową. Tam przejęli na jesień dosyć dużego brokera też. Mają nadzór, oczywiście jest w miarę duży podmiot. Fajne warunki handlowe, bardzo tani. Jak sobie porównywaliście spready, to faktycznie wygląda to bardzo sensownie. Zresztą no, warto samemu ocenić, tak? Natomiast tutaj takie informacje fundamentalne, że tak powiem, na temat całej grupy i samego brokera wyglądają bardzo, bardzo pozytywnie. Zobaczmy tego eurojena. Eurojena, bo to o tym mówiliśmy. Ok, widzę, że niektórzy już grają, testowaliście demo, spoko. Linka wam wysłałem na czacie, dajcie mi znać proszę, czy link jaki wam wysłałem, bo niektórzy prosili do platformy, czy doszedł? Proszę o info, tutaj takiego linka dałem skróconego, mam nadzieję, że ładnie tutaj nam czat przepuścił. Działa, tak? Ok, to w wolnej chwili sobie tam przetestujcie. Ja przechodzę już na eurojena, odświeżam. No to było widoczne i na M15 i na M5, zobaczmy, niech będzie... Niech to będzie M15. Ok, wstaw, obiekty Fibonacciego, zasięgi. O tym mierzeniu, o tym narzędziu mówiliśmy. Oznaczmy sobie to dokładnie, tak żeby każdy wiedział, o czym
mówimy, tu mamy A, niżej mamy punkt B, oczywiście mowa o zagraniu na AB równa się CD, czyli nasza ulubiona geometria, równość fal, tu mamy punkt C, no i wiadomo, punkt D najważniejszy dla mnie. Zaznaczamy poziomą linią, 132, 21. Łatwa formacja do wyznaczenia czy trudna? Na razie mówię do zaznaczenia, za chwilę zapytam, czy do rozegrania łatwa. Tak w skali na 10, 1 do 10, 1 bardzo łatwa, 10 bardzo trudna. Czy bylibyście w stanie samodzielnie taki setup, taki motyw rozegrać? No widzę, że ósemki są, siódemki, dziesiątka, dziewiątka, raczej trudny, prawda? Tak, no ja wam celowo to pokazuję, żeby powiedzieć, że nie wszystko takie jest przejrzyste, czy układy harmoniczne, czy ABCD, niekiedy są takie albo mocno ściśnione, albo mocno rozciągnięte. No wiecie, rynek jest różny, tak? To jest też, pamiętajcie, okres nocny, więc jeżeli ja wiem, że jest sesja azjatycka, japońska przed nami, to wcale te zasięgi nie będą jakieś bardzo duże, tylko rynek będzie szedł bokiem, prawda? A czy to jest korekta pędząca? Nie, to jest korekta prosta, z tym, że odcinek BC jest bardzo mocno rozciągnięty. A, B, C i D. Co jest najważniejszego z tego, długa konsola, tutaj Robert napisałeś? Tak, tak jak powiedziałem, z racji tego, że są godziny nocne, więc w nocy jest konsolidacja, czy to jakiś tam ręcz taki, w którym rynek się porusza. No i to jest właśnie odcinek BC się w tym czasie, czy w tych godzinach tworzył. OK, mnie interesuje zrzucenie do punktu D. Interwał M5 tutaj był kluczowy. Nawet interwał M1 obserwowałem. Rzadko to robię, ale tutaj akurat to było pomocne. O, M1, M5 możemy sobie wrzucić. Zobaczcie. Tutaj. Czy widzimy wyhamowanie w momencie, jak cena dochodzi do 132,21? Czy widzisz po tych świecach M5, M1 wyhamowanie? Widzimy? Zwróćcie uwagę, na co zwracamy uwagę jako pierwsze. Knoty. Knoty, dolne cienie. Jeżeli ma się uaktywnić popyt, bo ma się uaktywnić, tak? To ja mam zobaczyć cienie, dolne cienie. Jeżeli będę widział mocne korpusy, cena ładuje w dół cały czas, nie będę widział tego wyhamowania, tudzież tego popytu, który ma się uaktywnić, raczej trade'u nie będę rozgrywał. Ja tutaj już to widziałem, jakieś świeczkę przed, tak? Nie miałem tu jeszcze pozycji, bo trade'y miałem w ogóle troszkę spóźnione, dopiero tutaj po 11 i tam też, no jakiś tam wynik z tego wzięliśmy, tak? Wziąłem kilkanaście pipsów, aczkolwiek tutaj widziałem pierwszy ruch, mówię, aha, jest poziom FS100, bo akurat to miałem wyznaczone i tutaj już się zaczyna wyciąganie. Mówię, dobrze, zaksięgują, zobaczymy, jakie będą świece tutaj. Były dwa dolne cienie, zobaczcie, może nie jakieś bardzo długie, ale popyt był widoczny. Mhm. Pytanie kolejne, jak zatargetować taki poziom? Jeżeli ja mam świadomość tego, że to ma być zagranie skalpingowe, no to raczej nie będę grał tutaj na wybicie nowych szczytów, tylko będę chciał to zatargetować jakoś sensownie. Pytanie, jak to zrobić? Maksymalnie, Kamilu, małe fi, dokładnie. Jeżeli gram długą pozycję z punktu D, a ten trade był rozgrywany, przypominam raz jeszcze, to pozycja. I tutaj pytanie do was, czy ten target w tym miejscu 132,52 jest zaznaczony dobrze, czy jest zaznaczony zbyt optymistycznie, jak sądzicie? Czy on był zaznaczony poprawnie, tak lub nie? Tu jestem w pozycji, a tutaj targetuję. Poprawnie czy niepoprawnie? Za dużo, niepoprawnie. Tak, ja się tutaj przyznaję, na szybko było ustawione, z racji tego, że miałem więcej pozycji i miałem bardziej zaangażowany cash na eurodolarze, więc to było na zasadzie ustawienia ZZB, dopiero potem było korygowane. Także ja tu celowo pokazuję, że w tym momencie popełniłem błąd. Powinno być zaznaczone, już wam pokazuję, dokładnie przed 61,8, 61,8
Max. Wczoraj mówiłem, że układ z układem, tak, że może być nowy układ, może się rysować. Oczywiście, Matik, tak jest. I tutaj tak naprawdę to było, że zobacz, z punktu D wyjeżdżamy, 61,8 wiemy, że działa na jenach, czy dolar do jena, euro, jen. Co się dzieje? Odbijamy się. I zobaczcie, tutaj to 61,8 swoją drogą cały czas nam będzie trzymało euro, jena, prawda? Zobaczcie, tu masz poziom i to jest cały czas poziom, którego ja się troszeczkę boję. Jeżeli go nie wybijemy górą, 132,40, znaczy, że cały czas na euro-jenie raczej będziemy grać w dół. Także tutaj euro-jena nie oceniam w jakiś sposób taki, nie wiem, że to było super zagranie. To był taki dodatek do tego, co zrobiłem dzisiaj na euro-dolarze i na kablu, bo funt dosyć fajnie wyszedł, za chwilkę wam pokażę, ale też nie, może nie do końca tak, jak powinno to być, nie? Czyli tutaj jaki wniosek z euro-jena jest taki, że take profit był ustawiony zbyt życzeniowo, optymistycznie, mniej więcej gdzieś tutaj powinien być, pamiętajcie, po to są mierzenia FIBO, które nam służą nie tylko do wejścia, ale również do wyjścia z pozycji. Ok, dajcie znać, czy możemy przechodzić dalej. Mamy ostatni przykład. Czy przesuwam stopa, Kamilu, jeżeli skalpuję i w tego typu aktywnych zagraniach? Nie. Rzadko kiedy, chyba że szybki break-even point, tak, na zero. Ale to nie ma reguły. Nie jestem w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Niekiedy zagrania są na tyle szybko i mam ich na tyle dużo, że nie jestem w stanie równolegle tego ogarnąć. Okej, okay. Kolejne trady i tutaj przyznaję się, agresywne wejście, ale też nie z byle jakiego poziomu. Momencik, tylko dobrze slajdy przełączę się między ekranami. Dacie znać, czy jest OK. Widzicie? Powinniście widzieć funta, krótkie pozycje, no dosyć dużo ich tutaj jest. Napiszcie mi proszę na czacie, czy jest OK. Skoczyło? Skoczyło, dobra. Która świeca tutaj była kluczowa i dlaczego? Od razu odpowiadam. Zwróćcie uwagę na tę świecę. To jest to samo, co widzimy, co widzieliśmy na euro-dolarze. Tak, też było mocne wybicie, mocne wyjście. Motyw europejski zaczął się sprawdzać, tak? Widzę na kablu to samo. I teraz pytanie. Czy na samą taką świecę ja jestem w stanie zająć trzy duże pozycje na kablu? Tak, to był niski interwał, albo M5, albo M15, nie pamiętam. Jaka para funt w relacji do dolara? Za chwilkę się przełączymy na platformę, wam pokażę. GBP USD. Czy na podstawie samej tej świecy, tej wyrzucającej, wybijającej, ja mogę zająć pozycję krótką, czy nie? Jak sądzicie, czy to jest dobry pomysł? Nie, absolutnie nie. Jeżeli ja nie mam, celowo tego nie zaznaczałem, bo chciałem usłyszeć wasze zdanie, już wam pokazuję, na co było zagranie. Zobaczcie. A zresztą możemy się przełączyć na platformę, sobie to GBP/USD. Sobie to pomierzymy, bo akurat trade był bardzo, bardzo ciekawy. Musimy dodać pewne poziomy. 0,7, 8, 6. Słuchajcie, teraz mi się przypomniało, jak to konfiguruję, bo kiedyś rzuciłem takie hasło na naszej grupie, gdzieś tam na tych naszych serwisach społecznościowych. Czy przydałoby się takie spotkanie na temat konfigurowania MetaTradera? Czy to jest temat jasny dla was, czy takie skróty klawiszowe, jak konfigurować narzędzia, jak dodawać pewne rzeczy? Czy to byłoby przydatne dla was? Czy znacie metę na tyle, że samodzielnie jesteście w stanie się swobodnie poruszać? Bo jeżeli wszystko znacie, te tajniki, a naprawdę dużo ma takich przydatnych skrótów, ja nie zawsze je pokazuję tutaj, bo to jest naprawdę wymagane, no wymagali byłoby kolejnego spotkania, nie? Tak godzinnego, żeby to wszystko wam pokazać. O, przydatne. Dopiero się uczymy, Marcin napisał, tak jest, przydałoby się, byłoby super, świetny pomysł, spoko, spoko, możemy zrobić, jasne. Czyli jak dodawać poziomy, jak sobie na przykład ustawić pasek górny, dolny, żeby był w jednej linii, no bo zobacz, jednak zajmuje troszeczkę wykresu, nie? Także jasna sprawa. A co należy zrobić? No, należy oczywiście tutaj pomierzyć cały ruch. Widzę, że 886 jest. Pytanie do wszystkich. Słuchajcie, bardzo ważna rzecz. O, cześć Przemku, widzę osoby cały czas dochodzą. Fajnie, mam prawie 200 osób już mamy. Na co było wejście?
Cały czas jest ten układ aktualny. Ja też tutaj Jamil napisał, że jesteś w shortach. Ja też część pozycji jeszcze mam. Także jesteśmy po tej samej stronie, na tym samym wózku lecimy. Na co było wejście? 886 to wiadomo, bo to wszyscy widzimy. Short piszecie, no wiadomo, tak? Ale ja bym chciał, żebyście dojrzeli te szczegóły, bo wiecie, te szczegóły na poziomach FIBO, na układach harmonicznych, to jest esencja, nie? Tego tradingu. Przynajmniej tego stylu czy metodologii, którą ja uprawiam. Tutaj mamy układ harmoniczny. No LGE, fajnie, że wypatrzyliście. Oczywiście też jest. Zobaczcie po lewej stronie na ten taki mały knocik. Ktoś w ogóle mógłby nie zwrócić uwagi na to. Ja akurat takie miejsca bardzo, bardzo lubię, bo wiem, że nie są obojętne dla rynku. Czy mamy coś na kształt głowy z ramionami? No oczywiście, że mamy. Lewe ramię to był właśnie ten knocik, ten punkcik, głowa i prawe ramię na 886. No wygląda już nieźle, bo widzę, że FIBO nam potwierdza. Zaznaczmy sobie to elipsą. Tutaj jest poziom, fajnie. Podwójny test, czyli zgodnie ze statystyką tutaj ładnie rynek reaguje. No i teraz pytanie, czy widzimy jakiś układ harmoniczny? Bo sprawne oko, powiem wam, tutaj układ wychwyci. Ja wam go zaznaczę i już mogę zadać to pytanie, czy samodzielnie ten układ bylibyście w stanie zaznaczyć. Nie jest potrzebne nam wypełnienie, ani taki agresywny, mocny kolor, więc zaznaczmy takim kolorem, troszeczkę jaśniejszym. Tutaj mamy X, A, B, B, C i D. Jakub właśnie to gra, Emil, widzę, że też byłeś w pozycji. Ja to gratuluję, fajnie chłopaki, że to widzieliście. Jest to układ nietoperza, czyli punkt B, fala BC jest malutka, ale bardzo często, o czym mówiłem między innymi wczoraj na spotkaniu Wielki Kurs Analizy Technicznej, że ta fala BC często taka malutka jest. Czy zaznaczylibyście układ w ten sam sposób tutaj? Czyli lekkie odbicie od 50, dojście do 886 i wyjazd na 886? Byłoby ciężko, ale niektórzy widzę, że dali radę, Emil, widzę, dałeś radę. Tak, układ nie jest łatwy, bo tak jak mówię, to spotkanie wcale, te spotkania wcale nie mają pokazać, że to jest trading na FIBO czy na Harmonii jest taki łatwy i przyjemny. Momentami jest on nieczytelny, tak? I tutaj nic się na to nie poradzi, albo się wyćwiczy oko, żeby widzieć te wszystkie swingi, fale i tak dalej, albo po prostu tego nie zobaczymy, nie? Pozycje były agresywne, ja wam je pokażę. W tym momencie tam były zamykane te trady, były otwierane, zaraz powiem na co, tutaj była pozycja, która była stratna, ale o tym za chwilę, nie? Dobrze, dajcie mi znać, czy rozumiecie ustawienia targetów, czyli pierwszy take profit tutaj, drugi tutaj, trzeci tutaj. No tu jest podpowiedź, że to jest 50, no to myślę, że jest jasne. Czy rozumiecie położenie TP1, ja tutaj może to napiszę, czyli take profit pierwszy, take profit numer 2. Lokalne ZZB, oczywiście, że tak. Tutaj przede wszystkim jest zamknięcie ZZB, widzimy. Tu jest OB, czyli overbalance, zgadza się. I take profit numer 3, no macie odpowiedź na wykresie, czyli 50, 50% FIBO, połowa mierzenia całego tego ruchu. Ok, zobaczmy, na wykresie, jak to, co się takiego tutaj stało, co zamknęliśmy, co nam wyszło, co nam nie wyszło. Dobra, to mogę wykasować, żeby, wiecie, na czystym wykresie sobie popracować. Wstaw, kształty, prostokąty. Za pomocą prostokątów najczęściej wyznaczamy overbalance. Ja miałem to u siebie zaznaczone w ten sposób. Ok. Czy z pozycji jestem zadowolony, czy nie? Częściowo tak, bo zwróćcie uwagę, że tutaj pierwsze trady mi weszły. Tu mnie cofnęło, gdzieś tam zawisłem cały czas. Na 886 jeszcze pozycję dołożyłem. Tak jak mówię, jestem na pozycjach krótkich, na funcie. Część jest już zamknięta, część odnowiłem, nie? Także generalnie gdzieś tam na zysku jestem. Pozycję oczywiście celuję niżej. To, co było pokazane, według mnie jest to realne cały czas, czyli no 38,2 po drodze, ale 50 statystycznie jest. Został naruszony dosyć mocno overbalance i tutaj ważna rzecz, jeżeli nie wybijemy tego szczytu wyżej, czyli nie zanegujemy overbalance, to znaczy, że będzie zmiana albo trendu, albo jakaś większa korekta. Jeżeli mam na myśli zmianę korekty, czy zmianę tendencji, to spodziewam się co najmniej ruchu, powtarzam, co najmniej do 50. Tak? Tutaj overbalance został zanegowany, bo widzimy, że to wybicie dołem tego fioletowego prostokąta było i to całkiem niemałe, bo dobrych 20 pipsów z tego co pamiętam, 20 parę, 21,
Także tutaj już pierwsza podaż większa się pojawiła. Uważam, że jesteśmy po dobrej stronie. Tak? Mamy i poziom FIBO na górze, i tu zanegowanie overbalans. Jakaś większa podaż się pojawiła, gdzieś tam nawet taka mocniejsza świeca była, gdzieś ją tu widziałem. O, zobaczcie, na H4 zostają dwa górne cienie, a więc ta podaż się uaktywniała wtedy i uaktywniła się teraz. Także technicznie jest nieźle, bym powiedział, że te formacje w tym kontekście mają moc. Mają moc. Nie? Czym to się różni od podwójnego szczytu, Przemek, pytasz? Od podwójnego szczytu, ja bym powiedział inaczej, że ten podwójny szczyt ja widzę na zasadzie poziomu FIBO 886, czyli to jest podwójny test poziomu 886, podwójny szczyt na poziomie FIBO, o, w ten sposób może bym powiedział. Mam nadzieję, że rozumiesz jakby mój sposób myślenia, nie? Żeby pierwszy test, tak, drugi podwójny test, czy podwójny szczyt na poziomie FIBO, oczywiście. Bierzemy coś takiego pod uwagę. Tutaj może nie tyle czym się, co się różni, ale jaką dostałem informację. Ja dostałem ważną informację od rynku, że rynek zanegował ten lokalny fioletowy overbalance. Czyli tu jest dla mnie informacja, że ok, ta podaż się pojawiła, mamy zrzucenie, spoko, pewnie będzie podwójny szczyt i on zadziała. Nie? Więc jedynie, wiesz, jakby wybicie dołem utwierdza mnie w przekonaniu, że jest na podobnej stronie rynku, bo ta podaż już się pojawiła. Na tej zasadzie. Okej, okay. Dobra, czy to jest jasne? Dajcie mi znać, bo tutaj jeszcze wam pokażę pozycje, które mi nie wyszły, które były zbyt wcześnie zajmowane, a miałem jakieś tam stratne pozycje na kablu wcześniej. Nie wiem, czy je zaznaczyłem, ale były. Były po drodze. Zobaczcie. W ogóle dajcie mi znać, czy jasne jest. Do tego mamy tu wszystko, bo to jest ostatni przykład. Mam nadzieję, że tutaj nie jest za trudny. W ogóle dajcie znać, jak oceniacie, jeżeli chodzi o poziom tych spotkań, bo no, jakąś ankietę powinniśmy puścić, może taką uproszczoną, jeden bardzo łatwy, 10 bardzo trudny, wymagający. Dajcie mi znać, tak szczerze, nie? Czy poziom wam odpowiada, czy jest za trudny, czy jest zbyt prosty, napiszcie. Ósemki, widzę, są piątki, siódemki, dziewiątki, osiem i pół. Okej, okay. No właśnie ja tutaj dążę do tego, żeby to były zagrania trudne, tak? Bo łatwe to ja mogę pokazać, wiecie, na tych otwartych spotkaniach dla wszystkich. Tutaj mówię od razu, że to są spotkania, mówiłem od razu, że to są spotkania dla średnio zaawansowanych, zaawansowanych. Proszę nie zmieniać. Dokładnie, dobrze, nie, na pewno nie będę zmieniał, tylko będę zmieniał, może poprzeczka będzie szła do góry cały czas, nie? Tutaj taki lokalny układ. Jeden z najczęstszych błędów, na który ja się tutaj złapałem, aha, jest zaznaczona pozycja, zobaczcie, głupi stop, pozycja, czy problem z jakim, nie, czy motyw, z jakim mam problem cały czas od dobrych kilku lat. Wyprzedzam trady. Myślę, że nie tylko ja, ale ja się do tego przyznaję otwarcie, że wyprzedzam pozycję, niekiedy nie czekam na zaksięgowanie FIBO. Jednak mi daje nauczkę w postaci takich głupich strat, no tutaj widzicie, że głupi stop loss był. Czego się nauczyłem na podstawie tego mojego błędu, takiej przypadłości, którą mam? Nauczyłem się dosyć ważnej rzeczy, że jeżeli widzę, że wyprzedzam rynek, rynek mnie wyrzuca na stop lossie, ponoszę stratę i w konsekwencji rynek wypełnia układ, czy tutaj LGR, głowa z ramionami, to ja na tym prawym ramieniu pozycję i tak będę odnawiał. Czyli zobaczcie, jaką decyzję podejmuję. Widzę, że mam stratę. Głupią stratę, tak? Można powiedzieć częściowo z mojej winy, ale wcale mnie ta strata jakoś mocno nie boli, skoro jestem w stanie za chwilę pozycję w tym samym kierunku odnowić. Kto potrafi taką czynność wykonać? To znaczy, miałeś wejście na początku w ogóle z przypadku, ale potem widzisz, że setup jest wypełniony i ponawiasz pozycję. To jest tak zwane odnawianie pozycji. Okej, dzisiaj Bernard miał to na kablu. Daj znać, Bernard, czy wyszło. Czyli najpierw rozumiem, że tam jakiś błąd popełniłeś, potem już było zagranie poprawne i wyszło to drugie. Okej, Marcin, widzę, że też tak czasem. Jeszcze nie, tutaj niektórzy piszecie. Kamil napisał, żeby się obraził. Marcin napisał, że się zwróciło. Dokładnie, bo tutaj chodzi o to, Bernard też potwierdził. Tak, że najczęściej to wejście już następne jest przemyślane, jest logiczne, prawda? Także ono powinno wejść. To jest to ten sam przykład, co tutaj. Najpierw miałem głupiego stopa, bo wejście wyprzedziłem, czyli tak można powiedzieć na własne życzenie, a potem już rozegrałem setup tak, jak powinienem rozegrać, nie? Także tutaj was uczulam na to, że jeżeli jest okazja do tego, żeby odnowić pozycję, to się nie zastanawiamy. To po prostu się pozycję odnawia.
No, ja wiem, że to może z takiego psychologicznego, mentalnego punktu widzenia nie jest wcale takie łatwe, ale płaci, ale płaci. Jak ustawiać stopy? Słuchajcie, na EG-rze jest to temat w miarę łatwy, bo jeżeli zagiewasz na prawym ramieniu jak najbliżej i widzisz położenie głowy, to stop loss musi być delikatnie, tak jak tutaj, powyżej głowy, nie? Powyżej głowy. Czyli stop musi być, wiecie, powyżej ostatniego high, powyżej ostatniego szczytu. Niekiedy w takim typowym day tradingu tutaj ciężko się przyznać, ale muszę się wam przyznać, że nie zawsze stopy ustawiam, bo mam pozycję pod palcem, tak to mówię, nie? Że jeżeli widzę, że nie idzie w moim kierunku, tylko gdzieś tam się jakiś dziwny scenariusz po drodze wypełnia, no to z ręki pozycję wycinam, ale nie zachęcam nikogo do tego, bo to są raczej... No, trzeba mieć jakby takie przekonanie do siebie, że tę pozycję stratną, jeżeli będzie taka potrzeba, po prostu wytniemy, nie? Wyrzuci rynek, wyrzucimy na stracie. Okej, dobrze. Dajcie znać, czy ten motyw jest prosty, te proste, łatwe, czy inaczej, bo to jest może źle sformułowane pytanie. Czy jest zrozumiały dla was? Zrozumiałe, ok. To był trzeci przykład na dzisiaj, jaki przygotowałem. Widzę, pytania się pojawiają, platformy Brokera, Tickmill, przetestujcie sobie demo, tutaj oni są bardzo szybcy, jak porównuję ich jakość kwotowań, też na rachunku rzeczywistym, oczywiście bardzo dokładne mają kwotowania, o swoją drogą zobaczcie, jak fund ładnie nam wypełnia ten podwójny szczyt, bardzo ładna reakcja, już fajnie nam płaci ten motyw, także wygląda nieźle, powinno spoko wyjść. Pamiętajcie, jeżeli chcecie z nami pogadać na czacie, na żywo, stworzyliśmy portal społecznościowy dla traderów, czyli typową społecznościówkę dla nas, dla inwestorów, dla traderów, żadnych innych tematów tam nie poruszamy, to jest fxparkiet.pl, myślę, że nasz serwis znacie na górze, na takim szarym tle, zobaczcie, jest przypięty wątek, przypięty duży post, tak żebyśmy tutaj w komentarzach, zobaczcie, te komentarze są cały czas, mamy już 800 postów za nieco ponad tydzień, także tutaj są dyskusje naprawdę na fajnym poziomie, zapraszam i osoby zaawansowane i przede wszystkim osoby początkujące, tak żeby tutaj, żebyśmy sobie rozmawiali i przede wszystkim uczyli się od siebie, bo to jest tak, że wymieniamy cały czas na żywym rynku, komentujemy. To jest chyba najlepsza forma nauki. Okej, dobrze, słuchajcie, godzinka miała być, więc ja pomalutku będę już kończył. Przygotowałem dla was trzy przykłady. Ten ostatni, tak jak mówię, był stratny na EIK-u, też może jakoś idealnie nie powychodziłem, ale euro-dolar był całkiem przyjemny. Mam nadzieję, że wszystko było zrozumiałe. Jeżeli coś by nie było zrozumiałe, to bardzo proszę piszcie na fxparkiecie, tutaj na samym dole w komentarzu jest miejsce na to, żeby z nami rozmawiać. Ja z wami jestem codziennie od poniedziałku do piątku, praktycznie od rana do wieczora, także spokojnie, wystarczy, że mnie oznaczycie, tak jak na Twitterze, za pomocą małpy na przykład. Ja od razu powiadomienie, zobaczcie, w prawym górnym rogu dostanę, także bardzo fajnie jest to wszystko tutaj zrobione, tak żeby logicznie, żebyśmy mieli powiadomienia, no i żebyśmy tutaj ze sobą rozmawiać. Najlepiej uczyć się na żywym rynku, podpisuję się pod tym, co Emil napisał oczywiście. Okej, dobrze, słuchajcie, nie przedłużając, dziękuję jeszcze raz za spotkanie. Mam nadzieję, że ta seria i ten nasz projekt wam się podoba. Tutaj oceniliście go całkiem nieźle, także jest fajnie. Ja też naprawdę się przygotowuję do tych zagadnień, zacząłem je bardziej tak opisywać, bardziej dokładnie, to mam na myśli, żeby to było zrozumiałe, żeby jak największą wartość wam pokazać, tak? Te szczegóły, tak naprawdę o to chodzi przecież. Niskie interwały, no i przede wszystkim na tych niskich TF-ach też fajnie jest widoczna ta harmonia rynku, czyli nie można powiedzieć, że tutaj na niskich TF-ach, tak jak niektórzy mówią, jakieś populistyczne hasło, że to jest szum, że tam nic nie ma, że panuje chaos i tak dalej, no i my troszeczkę te mity obalamy, pokazujemy, że jednak tam jest geometria, harmonia, jest to wszystko fajnie poukładane, oczywiście nie w 100%, wiadomo, bo nie ma pewniaków na Forexie, ale naprawdę te harmonie i te precyzje na niskich TF-ach możemy odnaleźć, także mam nadzieję, że zainspirowałem was troszeczkę, kolejne spotkanie oczywiście w ten sam dzień, czyli za tydzień, środa, godzina 18, również omawiamy nasz trading, zawsze jakiś motyw przewodni będzie, także mam nadzieję, że do zobaczenia, do usłyszenia, miłego wieczoru wam życzę, trzymajcie się, heja, cześć.